No, jesteśmy na plaży. Tu jakbyśmy, ktoś by popływał sobie przy tych kamieniach i miał okulary do pływania, to tam można fajne kolorowe rybki zobaczyć. Wiem, bo tam byłem i widziałem. Tutaj też pan kierowca leży. Na pewno tam koło nas stoi, to jest chyba Norwegia, ten Holender jakiś, czy coś takiego. O. Proszę bardzo, jak fajnie. A buróweczka wejdzie do wody i zobaczy, jak to tutaj jest. Także pierwsze wejście to będzie pewnie wow, wow, wow. No, ojejku kochany. No to ja powiem wam, że nie wiem. Musiałbym się naprawdę tutaj bardzo mocno przyzwyczaić do tej wody, żebym do niej wszedł. Aczkolwiek tam facet jakoś sobie dał radę. No to przygotujcie się teraz na mały thriller, czyli wejście Roberta do wody. Wszedłem wcześniej do kolan, trochę dalej, podlało mnie tak między pępkiem a kolanami, wiecie jak to jest, mężczyzna na pewno wie, mało przyjemna rzecz, także zaryzykuję, ale co, wchodzimy, nie? O wodę cieplejsza niż w Bałtyku, bo wszedłem. W Bałtyku bym się nie ośmielił chyba być. Tylko trzeba zanurzyć się powyżej pasa, już jest gitara. I naprawdę fajna woda. Także zaraz wejdę jeszcze raz sobie. Posiedzę troszeczkę i uwierzcie, woda jest taka, że jak się już wejdzie, to można sobie swobodnie tam siedzieć. Do pływania nie za bardzo, bo są te fale, to w morzu pływanie to jest takie sobie. Ale żeby sobie posiedzieć, teraz wyszedłem i uwierzcie, nie jest mi zimno. Ale jest 20, może 5, może 8 stopni, to tak pokazywało dzisiaj w mieście. No to co? Komary w kabinie, ale byk biegnie, ja pierdzielę. Umięśniony. Niesamowicie. Na brzuchu to tą skórę miał taką jak komar na... No, wiecie na czym. No, tak cienką, nie? Zero tłuszczu. Idziemy dalej. Sobie teraz będziemy sobie tu spacerować. Piwko się sobie napiję, bo akurat mam jedno, drugie piwko hiszpańskie. Także nic mnie nie goni. Jutro też jest cały dzień jeszcze na odpoczynek, także fiu, fiu, fiu. Tam dwie dziewczyny sobie ćwiczą. Jakieś akrobatyczne figury. Swego czasu na Kamblisie też była taka parka, ale oni też chyba profesjonalni. Bo te ćwiczyli niesamowite. Podrzucał ją na tych nogach, za biodra, pod pupę. Fikołki robiła. No, też nagrałem ten materiał. W którymś filmie z Kamblisa jest coś takiego nagrane. Z tamtego roku bodajże. Zobaczcie jak się... Ja pierdzielę. No tutaj naprawdę bardzo dużo ludzi uprawia jakąś formę sportu.
czy to jest jakaś amatorska, czy nie. Widzieliście, tam facet dopiero biegł, to jest zbudowane, samo się nie zbudowało. Mnie też widzieliście, też uprawiałem formę sportu, wszedłem do wody i wyszedłem. No ale to, jak po mojej figurce widzieliście, nie jest tego typu ruch, nie przyczynia się do tego, żeby fajnie wyglądać. Czego jestem przykładem. Dzisiaj prawdopodobnie znowu będą skoczkowie skakać spadochronowi. Może się uda ich nagrać. Zobaczymy. Tu na plaży jest takie rozlewisko. Wszędzie są takie rozlewiska, jak się tak ponad Bałtykiem też się zdarzają. To jest takie spore rozlewisko, tak naprawdę. Tam jest przecinka do... Jakby był przypływ, pewnie to by tutaj akurat morze sięgało. I powiem wam tak, woda tu jest super. No tutaj to się można położyć. Jest nawet nie do kolan. I leżeć. Jest taka ciepła woda tutaj. Jakby ktoś z kranu odkręcił. Ustawił sobie taką do kąpieli. No i taka woda jest właśnie tutaj. Takie starsze małżeństwo sobie tam pływa. O, tam jest facet taki siwy. Tu jest siwa babeczka. A tutaj też ktoś pływał. Ale tylko rurka po nim została. A resztę chyba jest w brzuchu rekina. Dobra, i teraz powiem wam tak. Tam gdzieś wysoko, nie wiem czy kamera to pokaże, bo ona trochę oddala, leci samolot, taki czarny punkcik i za chwilę z niego będą wyskakiwać spadochroniarze. Dobra, wyrzucił ich, bo widziałem rządek taki, jak bobki kozie leciały z tego samolotu. Także zaraz powinno być, że się rozkładać spadochrony. Zaraz zobaczymy, powolutku, powolutku. O, następny wyskoczył. Tak, tak, tak. Zaraz zobaczymy. Tylko tam jest niski dosyć pułap chmur, powiem wam. Ale jeden to na pewno leci, a wcześniej kilka osób wyskoczyło. I teraz rozłożą te spadochrony. Tutaj gdzieś jeden spada. To bankowo. O! Rozkłada. Albo to są trzy osoby nawet. Tam lecą. O, i tam jeszcze powyrzucał. Także widzicie. Tak, to trzy osoby leciały razem tak jakby. I się teraz rozdzieliły. I każdy rozkłada spadochron. O, i teraz będą sobie swobodnie spadać. A na tym niebie, takim przymglonym, ładnie ich teraz będzie widać, bo jest taki fajny kontrast. Bo jakieś błękitne niebo, to tak bardzo nie są widoczni. No i wczoraj lądowali i na lotnisku, które jest zaraz tutaj za ulicą, i kilka osób nawet wylądowało tutaj na samej plaży. Ale teraz jest... O, patrzcie, to jest tak. O, ale ich tu powyskakiwało. Jeszcze tu ich rozrzucił po całym tym. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No to tak. 13 to taka nie za bardzo ta cyferka. Wyglądają jak takie wielkie ptaki. To właśnie nie wiadomo. 13 to chyba od ostatni. A, jeszcze jeden leci, 14. Tam leci, 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 leci. O, i teraz mu się otworzył spadochron. Miał szczęście. Kubanieńki. No i zobaczcie, tam już jeden ląduje. Także tak naprawdę pierwszy, drugi, trzeci to już lądują. A tam ostatni dopiero mu się otwierał spadochron i się bawią. A niektórzy tak fajnie w taką spiralę wchodzą i o, tak jak ten teraz tutaj na dole, zobaczcie, w taką spiralę jakby spadał. I tuż nad ziemią łapie tak jakby pion i swobodnie, fajnie spowalnia. Lubię na takie coś patrzeć. A samolot, który wyrzucił tych spadochroniarzy, teraz tutaj
leci sobie, za chwileczkę tam doleci nad te, przy tych górach, fajnie się na skrzydło położy, tak jak teraz, i bardzo szybko, tak jakby będzie schodził do lądowania. Tam troszeczkę zaraz zobaczycie, o, się ładnie łamie. Może się dzisiaj uda dojść tam na lotnisko, jak będzie startował czy lądował, to też nagram, teraz fajnie widać. I zaraz usiądzie, jak tylko on na skrzydło się łamie i już siada. Od razu. No już jest na lotnisku. Teraz tam samolot kołuje. Jak są te palmy, to tam jest ulica. I nie wiem, czy będzie widać. Albo on kołuje i jedzie tam. I później się w tą stronę wzbije. O, już startuje. Widzicie? Tam widać, jak startuje z kolejnymi skoczkami. No ale teraz tak z 15-20 minut to on się będzie wzbijał. Żeby na odpowiednią wysokość się wznieść, no i wyrzucić śmiałków. A my robimy mały pit stop. Także wróciliśmy tutaj, odeszliśmy troszeczkę od wody. I to będzie teraz bardzo nieedukacyjne, dlatego że idziemy na plac zabaw tutaj, na te dla dzieci, co są takie różne figle migle. Tam sobie usiądziemy na tej ławeczce i będziemy spożywać dary Boże w postaci hiszpańskiego piwa. Także tak jak powiedziałem, my nie edukacyjnie, bo to jest tutaj fitness powinien być, a my sobie tutaj, proszę, browarek. Z takiego browarka sobie tutaj pijemy. Ale nie, żeby nie było, raz się podciągnąłem, także jest przyjemny, spożytecznym. A tutaj macie tych skoczków. Znowuż samolot się wzbił i ich wszystkich tutaj powywalał. A że lotnisko jest zaraz za ulicą, tu gdzie jedzie samochód, dosłownie zaraz, siatka jest i już jest lotnisko, to oni sobie tutaj lądują. A bardzo fajnie się na nich patrzy, jak skaczą, bo mówię, akrobacje niektórzy wchodzą w taką spiralę, że bardzo szybko spadają. I jak człowiek pierwszy raz to zobaczy, to myśli, że on się rozbije. A nie, on w ostatnim momencie tuż nad ziemią i sobie ładnie siada. No i po wykonanej misji samolocik leci teraz na lotnisko z powrotem. Prawdopodobnie się dotankuje, zabierze nową ekipę i za chwileczkę wystartuje. Także on wraca, a tu dopiero ostatni spadochroniarz kieruje się ku ziemi. O, teraz tam podchodzi do lądowania i zaraz siądzie. Następna ekipa wyskoczyła, ale już lądują powoli. Tam jest jeszcze czwórka. Tutaj ten. Może któryś z nich będzie wejdzie w tą spiralę taką. Tam jeden w ogóle wylądował na plaży. Samolot tutaj znowu już kołuje na lotnisko. A ci jeszcze lecą. Teraz nie wylądują na plaży, tylko jeden tam mu się opadło. A i tu dwóch, jeden nad sobą z takimi zielonymi spadochronami, czaszami. Ale żaden z nich nie chce na razie wejść w korkociąg. No, ten na górze z niebieskim spadochronem i wyskoczarny przyspieszył troszkę. Ale już chyba nie wejdą w ten korkociąg, tylko ładnie sobie wylądują. No miło na coś takiego popatrzeć. To jest taka dodatkowa atrakcja, która uprzyjemnia pobyt tutaj w Castellonie. O, teraz wchodzi w korkociąg. Tak, delikatnie. Jak widzicie, niebo zrobiło się bardziej błękitne. Aczkolwiek jest cały czas przymglone, tak tu gdzie słońce. Tam nad górami są non-stop chmury. Plaża prawie pusta. Bardzo fajnie. Ludzie się jeszcze kąpią. A my idziemy teraz tam, do tego falochronu.
Tak, trochę posiedzieliśmy, słoneczko przygrzało i pierwsze wejście do wody, znowuż po takim tym, to jest taki lekki szok termiczny. Ale uwierzcie, jak troszeczkę się posiedzi, niewiele, to już ta woda się wydaje cieplutka. Także ludzie się tutaj kąpią. A przypominam, jest połowa października. A teraz idę tutaj na ten falochron. Także tutaj się wejdzie. O, a tutaj gość przyjechał sobie po piasek. Cofnął na plażę i wsypuje łopatą piach do środka. No widocznie mu się przyda. W Polsce to zaraz by go tutaj zhaltowali, że kradnie. To jest trochę tak, jakbyśmy wodę brali z Bałtyku i ktoś by powiedział, że kradniemy. Jakby tej wody miało zabraknąć. No i tu jest taka rzeczka. I tak jak jest ta ulica, to tu się zaczyna lotnisko. A tam jest jakaś jumpreza, bo aż tutaj słychać, jak bębny walą. Nie wiem, czy wysłyszycie, czy to się nagrywa. Ale dla mnie to jest już nieporozumienie. No i tutaj, zobaczcie, teoretycznie można by było sobie zejść. O, tak jak ten chłopaczek z falochronu. I tutaj w takiej zatoczce sobie popływać, posiedzieć. Tam dalej też, o, to chyba pójdziemy też tam dalej, bo wędkarze są. A najdalej to byłem tak, jak są te wieżowce. Troszeczkę za te wieżowce. A to chyba w tamtym roku albo dwa lata temu. No i troszeczkę wyszliśmy w morze. Właśnie dzięki tym falochronom. One tworzą taką fajną zatoczkę tutaj. Aczkolwiek ostatnio jak tu byłem, to było całość wypełnione wodą. Także to już nie była zatoczka, tylko to było po prostu takie jakby wejście do tego kanału, czy do rzeki, nie wiem jak to. To jest rzeka czy kanał, który tam dalej idzie. A że były wtedy większe fale, to super, tylko byłem na tamtych skałach wtedy. To super się to wszystko, ta woda rozbijała i taką bryzę robiła. No właśnie. Ekstra, ekstra dzień, naprawdę. O, i następni skoczkowie, widzicie? Całe niebo. Ci to już na bank wylądują tutaj na plaży. Ten to na pewno. Jakby mówię, atrakcja bardzo, bardzo fajna. Szkoda, że nie czujecie zapachu tej wody. No, taki fajny zapach morza. O, jest, ląduje na plaży. I już siedzi. I tutaj już kolejny też na plaży ląduje, a tutaj prosto na nas leci samolot. I tak w koło, cały dzień. Kółeczko zrobi i zaraz zobaczycie, jak tuż nad tym kanałem ten samolot podejdzie do lądowania. No już siedzi. A tutaj takie coś zauważyłem, zobaczcie, czapla sobie, a wcześniej jej nie było, czyli cholera musiała tutaj sobie przyfrunąć. I sobie usiadła. Te rapetki, te nóżki to ma takie, o, zielonkawe. I przepłynęła sobie. Czapla na dobne tutaj Sławek podpowiada. I tam sobie pobiegła, popłynęła, żeby jej nikt nie denerwował. Wszedłem na taką uliczkę, to jest rzeka. A tu mamy to lotnisko, proszę bardzo. Tu są te palmy, tam dalej jest port. A tak naprawdę morze jest zaraz tutaj. I stąd tu jest pas startowy. Tam gdzie ten samochód stoi, to jakbyśmy tam doszli, to właśnie tam ląduje i w tą stronę startuje samolot. No ale to jest jakieś 300 metrów.
No te takie moczary są, widać zresztą. No i na razie nic się nie dzieje, także mogą mieć przerwę, może samolot jest tankowany, może zwijają się tam jeszcze te spadochrony, także nie będziemy tutaj wyczekiwać. Jak mówiłem, przeszliśmy za falochron, to jest ten drugi falochron i trochę się brzegiem przejdziemy tam do tamtych wędkarzy, no i później nogi się opłuczę pod prysznicem i będziemy sobie wolno wracać do ciężarówki. Proszę bardzo. Leżaczki siedzą, trzy wędki rzucone tam daleko, daleko w morze. Ja się coś złapię, to się złapię, jak nie, to nie. I tyle. Także sobie tutaj odpoczywają i tak spędzają panowie czas. I tak jest wzdłuż wybrzeża. Jestem coraz bliżej tych gór. Tam daleko, daleko widać, jak te szczyty już są troszeczkę pokryte chmurami. Ale jesteśmy bardzo blisko w porównaniu tam, jak weszliśmy na plaży. Już jesteśmy praktycznie przy tych wieżowcach. No i taką przecinką sobie tutaj z tej plaży. Teraz, moi drodzy, przejdę. Tam widzę, że jest prysznic, także można giczały sobie opukać. I już. A tutaj kamper jakiś stoi przy samym. No jest parking, to nawet nie są miejsce dla kamperów, tylko jest zwykły parking. Także jak ktoś tutaj sobie będzie chciał pobiwakować, to tak naprawdę tak jak ten samochód można stanąć i tu od razu mają morze. O, buty moje opłuczę, bo są zasypia buty, aż wstyd pokazać to. Proszę bardzo. I borówka dopadł do prysznica. Także o, takie coś zrobimy i będziemy sobie robić myć myju myju. Kurde, ale tutaj wiecie co? Jest chyba tylko taki prysznic. O właśnie, taki duży. Nie ma tego małego na nogi. Ale takim też się umyje. Tylko najpierw buta chyba trzeba umyć, bo inaczej nie da rady. Najpierw kapcie. Dobra. A później biczałe. Ładnie. Proszę, jak ktoś nie wie, to z drugą nogą zrobię to samo.